O, centaury. Weźmiemy na raz szkieletami? Zapewne tak. Ty się broń. Szkielety, dostaniecie kamienną skórę. Później. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już. Pomyliło mi się? Sześć, dokładnie tutaj. No, spoko. 120. Wezmę kamienną. I tak zrobię. Podwójna klątwa. A 20% jest, że się uda, więc całkiem, całkiem. 52 HP. Ale my tutaj zaraz go sfinszujemy, więc nie ma problemu. Czekaj. No dobra. Czekaj. Tak tego można było się spodziewać. Magia ziemi. 21 szkieletów. Kolejne tutaj się szykują. Dzień szósty. Najpóźniej jutro trzeba by było kupić. Mogę wymienić trzy surowce. No, tak, tak zrobię. Teraz co dobrze wygląda? Posiadłość Nosferatu. One sobie chcą uciec. Oczywiście nie damy im. Dwa czy 88. Oczywiście nie licząc różnicy w ataku i obronie. Jest dosyć znaczna. No cóż. Ty czekaj. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Okej, okay, prawie na zero wyjdzie. Cztery nędzne szkielety dostaliśmy. Krasnoludy. Lepszy łup. To co? Kapitol! A jakże? Tym razem się udało! Mam 10 drewna. Jutro wyruszam w drogę. One chcą się dołączyć. Nie. Zjemy was. Wyplujemy tylko kości, żeby zrobić szkielety z was. I kamienną skórę mam coraz mocniejszą. No dobra. Czekam. A raczej bronię się. Czekaj. To było słabe. Staty mają nie takie najgorsze. Walniemy kamienną. I poczekam.
Co jest? A, tak, od najwolniejsze się ruszam przecież. No. Wystarczyło raz, a dobrze. Przeżyj mi. Czekaj. Hops. 5 zginęło. 19 powstało. Logistyka. No i styka. O! Adekwatnie do sytuacji, buty trupa znaleźliśmy. Znajdując przypadkiem parę pięknie szytych, skórzanych butów, dziękujesz anonimowemu dawcy i chowasz je do swej sakwy. Anonimowy dawca, który pośmiertnie nas postanowi wynagrodzić nimi. I co nadają, zapewne coś ze wskrzeszaniem kolejnych truposzów. Czyżby? Oj tak, o 15%. No dobra. Gospodarstwo. Trzeba było kupić trochę tych szarych elfów i przetransformować. Gdzie to mamy? Tutaj, szkieletarnia. Hops. No, lepszą wersję zamieniliśmy. Z wampirami nie będziemy tak robić. Okej, do mroku jeszcze by się przydał. Ale możemy teraz ulepszyć dwór. Tutaj ulepszyć gości. Nakupić jeszcze trochę. Alpy. Liczę. Oj tak. Szkielety. Wszystkie szkielety jakie się da. Jest dobrze. Mogę teraz... O, mogę kupić. Nie zużyłem całej kasy. Już się zastanawiałem, czy tego przypadkiem nie zrobiłem. I... Cool. Leśne elfy. Będą mieli słabe murale, ale się opłaci. Tak mi się zdaje. Jakoś to przearanżuję, żeby było lepiej. No, powiedzmy. Plus jeszcze. Dam tu po jednym. Co prawda nie będę ich używał na przynętę. Przynajmniej nie bezpośrednio. Znaczy nie będę chciał, żeby ginęły. Ale niech będą właśnie tak, żeby bardziej ciasno cały układ działał. O! No, nie uciekają. I nareszcie kogoś mam, kto strzela. I on powinien być na środku teraz, jako że wtedy będzie kryty. Tak, następnym razem muszę go tak ustawić. Czekaj. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Doleci do mnie. Kamienna skóra. Hops. Dobra, ty uciekaj. Się broń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do leśnych elfów też dojdzie, tak? Zobaczmy, 3. Tak. Już nie. Git. Po jednym. Dobra, 9 poległo. 23. O, już 29 powstanie. W porządku.
Trochę kasy też się przyda. Na rekrutację chociażby. Nieodwiedzone miejsce, to sobie odwiedzisz. Co ja mogę tutaj kupić? Do mroku ja chcę. Za zapewne 2 tury będzie. Może mniej. A coś w międzyczasie? Nie za bardzo. Całun ciemności w ogóle mnie nie interesuje. Tak samo te rzeczy. Mauzoleum, jeśli już. No dobra. Nawigacja ewentualnie. 50% nie w kij dmuchał. Ale skuteczność ataku wezmę. Centaury. Nie mam złota. Cóż. Jednego drewienka nam zabrakło. No i niech będzie magia ziemi. To ty pójdziesz na południe. Widomina ma trochę więcej lepszych jednostek, ale za to mniej szkieletów. No dobra. Tak. Teraz. Do mroku. Fajny ma symbol na przodzie tu. Okej, uczony. Plus 1 do ataku. I kopalnia złota. No, tych sobie dogonimy. Dołączyli się do pierwszego oddziału. No cóż, trzeba będzie przetransferować następnym razem. Tymczasem... O, już mogę sobie strzelić. Kamienna i... Ty się broń. A ty nie. No dobra. Huch, nie zabił go za tym pierwszym razem. Okej, 20 szkieletów. Traciłem 2. I mamy kopalnię. Dobra, którym najlepiej? To zajmę. Okej, i przejdę tędy. Ja chcę Widominą trochę powalczyć, ponieważ... Inne jednostki ona ma. Będzie ciekawiej niż napieprzanie cały czas już kolejnej walki tymi samymi. Exp. Już przestanę brać expa w okialem, ponieważ... Co dużo tego będzie, żeby jeden poziom choćby zyskać. Smoczy grobowiec. Tak. Niech będzie. Zakręcamy, zakręcamy i jest pierwsza walka. Alpy są świetne. Tylko trzeba tak grać, żeby żadnego nie stracić. Ponieważ się wskrzeszają. Dobra. Poczekamy sobie na nich. Oh, jak miło. Los.
Próbuj, próbuj. 15 szkieletów. Kartograf! Za 1000 sztuk złota możemy kupić całą mapkę. Oprócz wody. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jedną mieścinę. Już się rozrosła. Tu mamy drugą. I jest cornerstone. Świetnie, o! Ha, 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 buty lotu. Super. No dobra. To Widomina będzie szła dołem? Południem? A, Wokial górą. No. Urodzisko diablików. Mnie to nie interesuje, chyba żebym je też zmieniał w swoich podwładnych, kościastych podwładnych. Dobra, do mroku oczywiście ulepszę. Zaraz sobie tych wymienię, chociaż oni się kumulują cały czas, więc nie ma problemu. Dobra. Jakoś tutaj mnie dosięgniesz, ja to wiem. Czuję w kościach. Ale i tak tu idę, żeby zablokować dostęp do naszego strzelca. Uuu, jak miło. 13. A ilu dostaniemy? 29. Opłacało się. Plus 2 atak czy plus 2 obrona? Oczywiście, że atak. Okej, nic tu nie wymieniamy. Polecimy dalej. Widomina. Pikinierów. Brać, nie brać, brać! Za friko. Poziom. I co? Mądrość. Mądrość. Można będzie zaraz kogoś zwerbować i wysłać tutaj, żeby dostarczył jednostki nowe. Chociaż nie wiem, czy to będzie konieczne. Nie zanosi się, żeby stawiali zbyt duży opór. Z tego, co tutaj widzimy. Jakie wielkie garnizony są w tych miastach. Chata Jasnowidza. No to chodźmy. Okej. No dobra, po tej walce już muszę przearanżować towarzycho. Czekaj. Ty nie przejdziesz na górę. Ty się broń jakoś gdzieś tu. Chodź tu. Wami mogę klepać, ale niestety nie w tej turze. Cóż. Ech, mogę rzucić czar, bym może parę mniej tutaj stracił. O, tak. Co, was w takim razie na środek? Nie, was tu. Zjawa gdzieś daleko. I tak. Spoko. Co tutaj masz? Fala śmierci! Jak dobrze. To uderza we wszystkich żyjących. A my już nie żyjemy. Zbójecka kryjówka. A, super. Kolejny, który chce tworzyć artefakty. Opończe przeciwstawienia chce. Możemy oddać.
nie jest taki super mega artefakt. To co, czekamy. Hops. I tutaj tak. Blokuje kontratak. To jest kolejny bonus. Logistyka. No, tego mi brakowało. Jak tam? Aha, już tych mamy. Okej, okay, tutaj też rozproszę. Więc tak, strzelający będzie tu. I ten szajs rozproszę, tak. I mam minus jeden do morale. Ta. Nie, to co nasi. Okej. Okay. Tymczasem mogę zbudować tu... Poczekać na grobowiec mogę. Lepszy. Jeszcze trochę poczekać. W tym czasie mogę coś zrobić innego. Za surowce, które mi zbywają. Na przykład ulepszyć mauzoleum. To by się przydało. Jak tam? Nie szalejemy na razie. Artefakty? No cóż, siła armii. Okej. Okay. To jest chyba najważniejszy współczynnik tutaj. Razem z ilością miast, oczywiście, licząc ekonomię dalekosiężną. Ogród objawienia. Wokial, dobra. Ty będziesz szedł tak, w tą stronę cały czas. Więc dobrze idziemy. Chcą walczyć. To co, fala śmierci. 45 punktów uszkodzeń. 4,5 nadgryziemy. Ja zrobię tak. Czekaj. Tak, specjalnie wyjdę dlatego, żeby się szybciej zatrzymał. Dwóch pikinierów tylko. No cóż. Ej! Spoko. Jedną turę zmarnował. Oczywiście on będzie chciał się później od razu naraz przybliżyć do naszych szkieletów. Cóż. Hops. Nie cwaniacz tak bardzo. Tak. Teraz już będzie wystawiony. Dobrze. Ty czekasz, ty chodź tu. Ty tutaj. No dobra. Broń się. Dobra, zaraz będę musiał kimś wyjść wreszcie. Tymi szkieletami. Niech tylko się zbliżę. O, na przykład teraz. W razie czego rzucę kamienną skórę. 7.
3 straciliśmy, 51 zyskaliśmy. Bilans dodatni to jak najbardziej. Okej. Tutaj. Lecimy jak najszybciej się da. Zaraz, my dopiero kończymy pierwszy miesiąc. Jak przejmę te zamki, będę mógł po prostu rekrutować ludzi i potem ich zamieniać w szkielety. Przyjemna to perspektywa. Krypta dusz. Co jest z tą rtęcią? Kupię. 5000. Stać mnie. Oczywiście. Okej. Krasnoludy. Niech będą. Nasze kolejne mięso armatnie. Bo ty zjawo zostań tu. Aha. Dobra. Tymi uciekamy, tymi uciekamy. Tymi blokujemy drogę, tymi też. I tymi. No, 29 szkieletów. Jak nasi giną, to też dostaję szkielety za to. Tak? O ile te żywe jednostki giną. Moment. A. Okej. Czego? Miejsca, nie złota. To się myli. No? To co? Jaki trade robimy? Wyrzucamy pikinierów, tak? Może mają troszeczkę większą wytrzymałość, ale mają mniejsze uszkodzenia. Dobra. Zaraz tutaj najedziemy.